Jesteśmy teraz w szybie, który ma głębokość 45 metrów, tu na dole. Na dnie tego szybu znajduje się stanowisko dowodzenia rakiet. I zaraz, razem z panem tutaj, będziemy zjeżdżali tą windą właśnie, o, która się tutaj znajduje, właśnie tam te 45 metrów na dół, żeby zobaczyć, jak to stanowisko dowodzenia wygląda. Wokół Pierwomajska, czyli miasta tutaj takiego, jest 90 takich szybów. Po prostu to jest niewiarygodne, co tu się dzieje. Nie jedziemy. Dol kontenera. Dobra, teraz wchodzę do pomieszczenia socjalnego, które jest na piętrze 12. Zobaczymy, co tam mieli, jaki socjal mieli chłopaki tutaj. Nawet toaleta tutaj jest na dole, na 12, minus 12 poziomie. I spanie. I Wojtek tutaj złazi na dół, o. Wychodzę z pomieszczenia socjalnego na dole do pomieszczenia bojowego, do sali bojowej, że tak powiem. Czyli z minus 12 wchodzę na minus 11. Tak to wygląda. Tu się działo trzech ludzi, którzy w każdej chwili mogli skończyć istnienie świata. Tu siedział dowódca, czyli numer jeden. Tu siedział numer dwa. I tu łącznościowiec numer trzy. W tym samym czasie, tam na dole, gdzie skąd przed chwilą przyszedłem, siedziało trzech zawodników, którzy pracowali na zmianę z tymi tutaj. Dobra, wychodzimy ze stanowiska dowodzenia. Tutaj pan zabiera nas za chwilę do windy. I idziemy. Jeszcze pan będzie sprawdzał, a my tutaj będziemy się z Wojtusiem przytulali do siebie. Dobra, jesteśmy w windzie. I czekamy teraz na pana. I jedziemy do góry. 45 metrów. Wyszliśmy ze stanowiska dowodzenia. Teraz tunelem idziemy do wyjścia. Ten tunel jest nie wiem ile ma metrów, bo już idziemy, idziemy. I kolejny zakręt przed nami. To jest niesamowite po prostu. I takich stanowisk dowodzenia tylko w tej dywizji było 90. Tam 89, a na samej Ukrainie stacjonowało 9 dywizji.